Rację. I zaczynamy od początku. Ja się może najpierw przedstawię. Nazywam się Krystyna Jarczewska i witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Jadziu Zajączkowska, witam Jerzy, witam Mirko, witam Staszku, witam Waldku. Cieszę się, że będę mogła Wam przekazać dzisiaj takie naprawdę niezwykłe informacje. Niezwykłe informacje, bo o produkcie, który jest właściwie takim jedynym produktem w tej chwili na świecie, który zawiera komplet kwasów omega od 1 aż do 11, takie full spektrum, tak? I cóż, w ciągu ostatnich 30 lat, jak wiemy, nasza dieta bardzo, bardzo uległa radykalnej zmianie i to, co kupujemy, te przetworzone produkty w sklepach, mają niezwykle dużo cukru, konserwantów, chemii i śladowe ilości niestety kwasów omega, które są niezbędne dla naszego organizmu, dla właściwego funkcjonowania naszego organizmu. I nasza dieta dzisiaj zawiera dużo przetworzonego mięsa, za mało świeżych warzyw, owoców. Na pewno czujesz i wiesz to, bo podobnie być może jest u ciebie. Doprowadziło to oczywiście do dramatycznej w skutkach globalnej epidemii złego stanu zdrowia milionów ludzi, tak? I mamy dzisiaj mnóstwo różnego rodzaju chorób cywilizacyjnych, i na pewno nieraz spotykałaś się, czy spotykałeś z różnego rodzaju dolegliwościami właśnie cywilizacyjnymi, spowodowanymi tym nadmiarem cukru, chemii, konserwantów w żywności, a również niedoborami tych podstawowych składników, które nasze ciało potrzebuje, prawda? I my mamy takie niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe omega właśnie w takiej postaci, w takich opakowaniach, jak tutaj widzisz. Tam jest 90 żelków i wszystko jest pochodzenia roślinnego i tylko jeden jest właściwie z dzikiego dorsza arktycznego, jeszcze czerpiemy te kwasy, tak? Oczywiście kwasy omega służą optymalizacji zdrowia serca, właściwej budowy błony komórkowej. Jak wiesz, błona komórkowa musi nasza być odpowiednio elastyczna po to, żeby wpuszczała właściwości odżywcze do naszego organizmu, do wszystkich komórek, ale również, żeby była w stanie wydalać toksyny, które niestety z niezbyt zdrową żywnością i z tego, co wdychamy naokoło, wchodzi do naszego organizmu. Więc ta błona komórkowa naprawdę musi dobrze pracować, taka elastyczna musi być i reagować właściwie, i temu służą właśnie kwasy omega. Dlaczego właśnie kwasy tłuszczowe omega mają być jedną z najlepszych odpowiedzi na tą globalną epidemię takiego złego stanu zdrowia milionów ludzi na całym świecie? No właśnie, dlaczego? Przeprowadzono badania w latach 70. i 80. i te badania udowodniły, że istnieje taka cywilizacja konsumująca ogromne ilości tłuszczu na świecie z mięsa wielorybów, fok oraz różnych innych gatunków ryb. I jednocześnie utrzymuje ta cywilizacja stan serca na bardzo dobrym i wysokim zdrowym poziomie, tak? Oraz odnotowująca wręcz śladowe przypadki chorób serca, Alzheimera i innych stanów chorobowych. I to były bardzo, bardzo dokładne badania robione. Tutaj na dole jest powołanie się na te badania. I jest to taka cywilizacja, którzy nazywają się Inuici. Tak troszeczkę egzotycznie, prawda? To są grenlandzcy Eskimosi, którzy nauczyli się od swoich przodków, że utrzymanie zdrowych, silnych komórek zaowocuje oczywiście dobrej jakości życia. Oni właśnie tam żywią się przede wszystkim darami morza, że tak powiem, tak? Przeciętne ciało dorosłego człowieka zawiera około 37 bilionów żyjących komórek. Zobacz, jaka to jest ogromna, ogromna ilość, prawda? I ludzkie komórki są naprawdę zdumiewające. Niesamowita jest ich budowa. Tutaj widzisz taką grafikę. Wytwarzają energię. ATP w skrócie, tak? Dbają te komórki o przepływ tlenu przez całe ciało, bronią ciało przed wirusami, bakteriami, przesyłają sygnał z twojego oka aż do mózgu, żebyśmy mogli widzieć wszystko, co nas otacza, prawda? To jest naprawdę cud po prostu. Zmieniają energię słoneczną w pożywienie, czyli witaminę D, którą tak potrzebujemy również do życia i prawidłowego funkcjonowania. Mnożą się te komórki poprzez proces zwany podziałem
komórkowy, tak? I zobacz, i te komórki w różnych miejscach naszego ciała przybierają kształty naszych wewnętrznych organów i to jest też niesamowite. Komórki zbudowane są z wielu bardzo ważnych elementów, niesamowicie ważnych. Tak wygląda struktura błony komórkowej, już Ci pokazuję. Czyli ludzka komórka, to jest jądro oczywiście komórki, jest oczywiście ta błona komórkowa, niezwykle, niezwykle ważna, właśnie ona ma pracować tak jak taka membrana, która gdzieś tam ma takie wrota, które wpuszczają te wartości odżywcze, ale również i poprzez takie specjalne miejsca wydalane są toksyny. Mamy tutaj również mitochondria, te nasze takie elektrownie komórkowe, prawda? Jest jądro, jest cała plazma w środku i nasza błona komórkowa, zobacz, tak mniej więcej wygląda, prawda? Wnętrze oczywiście komórki jest cytoplazmą wypełnione i zobacz, zobacz, jak gruba w sumie, chociaż oko ludzkie tego nie zobaczy, tylko dopiero mikroskop powiększający o tysiące, setki tysięcy razy, tak? I mamy tutaj właśnie takie kanaliki, które powodują to wchłanianie i wydalanie właściwych substancji niezbędnych nam do życia, te odżywcze i te toksyczne, które są wyrzucane na zewnątrz. Główne funkcje zdrowej błony komórkowej, jakie są? Oczywiście ochronna bariera, tak? Ona chroni przed wirusami, przed bakteriami, ta błona, absorbuje składniki odżywcze, prawda? To, co mówiłam, i usuwa te toksyny, czyli resztki, odpady, wyrzuca, że tak powiem, na zewnątrz. Zdrowa komórka tak wygląda, jak tutaj widzisz, bardzo regularnie są te wszystkie kształty, natomiast niezdrowa komórka ma to wszystko mocno, mocno zachwiane, prawda? Zdrowe komórki utrzymują swój ładunek i potencjał elektryczny, to jest ważne, który pozwala im się naprawiać, samoregulować, to wszystko tak właśnie pięknie pracuje, a także umożliwia wymianę wody, czyli składników odżywczych, no i to usuwanie tych niepotrzebnych resztek, czyli toksyn. Z drugiej strony niezdrowe komórki posiadają brak tego odpowiednio energetycznego potencjału i ładunku, co oczywiście negatywnie wpływa na te wszystkie procesy, szczególnie procesy naprawcze, tak? Blokuje podstawowy przepływ wody, tych składników odżywczych, wyrzucanie toksyn, czyli nasze komórki zaczynają po prostu chorować. Czy jest rozwiązanie, które może pomóc poprawić zdrowie naszych komórek? Oczywiście, że jest. I odpowiedzią na to jest oczywiście są kwasy wielonienasycone, niezbędne kwasy tłuszczowe. I my mamy to właśnie w postaci takich kapsułek Korker od 1 do 11, aż 8 kwasów omega, które są niezbędne dla naszego organizmu. I oczywiście one są tutaj w każdym żelku, jest 90 takich żelków, w każdym żelku jest ich taka ilość, jaka jest potrzebna naszemu organizmowi. Tak? I w takim zestawie tylko i wyłącznie tutaj spotkasz te kwasy, w takim zestawie jak tutaj widzisz, te aż 11, 8, nigdzie nie ma na świecie aż 8 omeg w jednym żelku, że tak powiem, w jednym miejscu. I one są oczywiście w takich proporcjach, jak potrzebuje nasz organizm, każda komórka. Czyli omega 3 potrzebujemy najwięcej i tych omega 3 w tych każdym żelku jest oczywiście najwięcej. Tu są proporcje pokazane takie, jakie są potrzebne. Nie wszystkie omegi są oczywiście sobie równe i nie powinny być spożywane w takich samych ilościach, no bo tego nie wymaga nasz organizm. Wymaga organizm określonych ilości tych kwasów omega, tak? I tutaj są idealnie dobrane przez naukowców właśnie tak jak potrzebuje nasze ciało, tak? I oczywiście te omegi są pozyskiwane z roślin i tak jak już wspomniałam na wstępie z dzikiego dorsza arktycznego i te wszystkie rośliny pochodzą oczywiście z ekologicznych albo dzikich upraw. I są pobierane te omegi z nasion chia, z rokitnika, z tego dzikiego dorsza arktycznego, o którym już wspominałam, z nasion żurawiny, z owocu noni oczywiście i z nasion granatu, jak najbardziej, tak? Jest tutaj tych 90 kapsułek, tak jak wspominałam, one właśnie tak wyglądają, z bliska jeszcze bardziej właśnie tak, one są takie mięciutkie, jak się je dotknie.
I jak jest zalecane, żeby je stosować? Takie jedno opakowanie, czyli 90 kapsułek, wystarcza na miesiąc czasu. Tak? Czyli łykamy 3 kapsułki, nie kapsułki, bo to są żelki takie miękkie, łykamy z każdym posiłkiem. Oczywiście dla osób po 50 organizmy wymagają większego wsparcia i wtedy dobrze jest używać nie po jednym żelku z każdym posiłkiem, ale po 2 żelki. Tak? Ja zaczęłam używać po 2 i odczułam niesamowitą różnicę, jeżeli chodzi o właśnie tą ruchomość stawów i w ogóle o cały układ kostny. Odczułam naprawdę dużą, dużą poprawę. I jeżeli chodzi o korker, to one są takie właśnie, tak jak powiedziałam, bardzo miękkie, łatwe do połknięcia, to właściwie nie kapsułki, a żelki, ja na to mówię, tak? Bo kapsułki to raczej mają taką twardą powłoczkę, żelki są po prostu miękkie, tak? Nie ma tutaj posmaku i zapachu rybiego, który często spotykamy w kwasach omega innych, tak? Jeżeli chodzi o konkurencję, duże i trudne do przełknięcia, często są te kapsułki gdzieś tam spotykane i syntetycznie uzyskiwane, mają posmak i zapach ryb niestety, tak? Nasze korkery, nasze żelki zawierają aż tych 8 unikalnych niezbędnych kwasów tłuszczowych od 1 do 11. Natomiast te, które gdzieś tam spotykamy poza naszym źródłem, że tak powiem, możliwości nabywania, to są albo 2, albo 3, albo pojedynczy kwas omega, albo 4 to już naprawdę jest mistrzostwo świata, u nas jest ich 8, tak? I pozyskiwane nasze są ze świeżo złowionego dzikiego dorsza arktycznego i tak jak powiedziałam, z tych roślin, z ekologicznych i dzikich upraw. Natomiast te syntetyczne albo gdzieś tam kupowane gdzieś tam na zewnątrz, no niestety nie mamy takiego dokładnej informacji, skąd one są, jakie są źródła pozyskiwania tych kwasów omega. Tak? Nasze są kwasy omega, to są bardzo skuteczne, oparte są na badaniach, testach naukowych przeprowadzonych przez ponad 30 lat. Tam, w tych zewnętrznie gdzieś tam pozyskiwanych kwasach, te badania są niestety naukowo ograniczone. Tak? Nasze są zupełnie bezpieczne, wolne od rtęci, tak? I innych różnych zanieczyszczeń, od polichlorowanych bifenyli też są wolne. Tak? Natomiast te spotykane na zewnątrz są często, bardzo często wykonywane z syntetyków, brak jest testów na poziom rtęci i tych polichlorowanych bifenyli i innych zanieczyszczeń. Także myślę, że jest to ważne, że my mamy tą pewność, skąd one pochodzą, te nasze kwasy tłuszczowe, skąd są pozyskiwane i że są naturalne, niesyntetyczne, tak? No i to jest, myślę, bardzo ważne. Bardzo ważny fakt taki naukowy, że zachowanie właściwych proporcji kwasów omega wspiera zdrowie serca, wpływa na prawidłowe działanie komórek w naszym ciele, czyli te właściwe proporcje mają niezwykłe znaczenie. Wielu ludzi może na to nie zwraca uwagi, a jednak to jest niesamowicie ważne. Bardzo, bardzo ważny fakt naukowy, tak? I zobacz, na przykład omega 7 odżywia włosy, skórę i paznokcie, prawda? Bo mamy tutaj też 7, omega 7. Omega 5 z kolei jest to silny antyoksydant wspierający system trawienny. Zobacz, jeżeli nie będzie tego omega 5 we właściwej ilości, będziemy mogli mieć problemy z trawieniem, prawda? Omega 6 powstrzymuje dysfunkcję komórek i wspiera ich naprawę z kolei, prawda? Omega 3 to jest niesamowitą rolę odgrywa w ochronie naszego mózgu, w prawidłowej pracy naszego mózgu, a przecież chcemy być komunikatywni, żeby ten nasz mózg naprawdę dobrze pracował. Omega 3 oczywiście wspiera też zdrowie serca, pomaga utrzymać właściwy poziom cholesterolu, na tym właściwym poziomie zdrowym oczywiście. Również pomaga chronić stawy i wpływa na ich lepszą mobilność. Dlatego
po 50. Często zaczynają ludzie mieć problemy właśnie z kolanami, z biodrami, więc te kwasy omega są naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. One po prostu ratują te stawy przed degradacją i to jest bardzo ważne, chociaż tego może nie odczuwamy, ale później nagle następuje u kogoś straszny krach, tak? Kolana zaczynają skrzypieć, jak ktoś robi przysiady, zaczynają boleć, tak samo biodra i ludzie nie wiedzą od czego. A no właśnie od tego, że jest brak kwasów omega. I po 50 naprawdę nie żałujmy sobie tych kwasów omega, dlatego że nikt z nas nie chciałby skończyć na sali operacyjnej, prawda? Wiele razy się słyszy, że ludzie idą robić sobie kolana albo idą robić sobie biodra. Dlaczego? Dlatego, że nie wspomagali kwasami omega swojego układu kostnego i stawów. Więc zadbaj już teraz, bo czy wolisz teraz zadbać, czy później iść na operację? Przemyśl to. Myślę, że to jest warte zastanowienia. Mają oczywiście kwas omega również ogromny wpływ na zdrowie serca, mogą redukować składniki EPA, DHA, mogą redukować ryzyko choroby niedokrwiennej serca, tak? Czyli jest to ogromne również wsparcie całego układu krążenia. Odpowiedź oczywiście na stany zapalne, bardzo wspomaga likwidowanie stanów zapalnych. Redukują trójglicerydy również, takie niezdrowe dla naszego organizmu, prawda? Także zdrowie serca, serce również wymaga kwasów omega. Także jeżeli będziemy korzystali z tych kwasów, to wszystko będzie wróci do normy i zacznie ładnie nam normalnie działać i pracować. Jak wiesz, z uwagi, tutaj oczywiście na dole masz powołanie się na różnego rodzaju badania, w każdym razie na pewno wiesz, że choroby serca i choroby krążenia dzisiaj, w dzisiejszych czasach, to jest pierwsza przyczyna zejść z tego świata. Druga to dopiero nowotwory. Także to nasze serce również wymaga kwasów omega. Tak? Także dajmy temu sercu, żyjmy zdrowiej, dłużej, bo jedno życie mamy przecież. Tak? Oczywiście nasz mózg również jak najbardziej wymaga tych kwasów i stosują codziennie kwasy omega, szczególnie korker od 1 do 11. Ten komplet kwasów omega, który nasz organizm potrzebuje. Poprawiamy oczywiście poznawcze funkcje naszego mózgu. Tak? Jest to wsparcie tego zdrowego krążenia w mózgu, skupienie, uwaga, funkcja przypominania, pamięci. Nikt z nas nie chce się obudzić kiedyś i nie wiedzieć, jak się nazywa. Prawda? Więc to jest chyba najgorsze, co może być, jak ktoś traci pamięć. Więc dbajmy o to, żebyśmy po prostu tą pamięć mieli jak najdłużej w dobrej kondycji. Zdrowie kości i stawów. Stosując oczywiście codziennie korker, poprawiamy mobilność, to już o tym mówiłam, i elastyczność naszych kości i stawów. Bardzo kwasy omega bardzo wspierają walkę ze stanami zapalnymi, tak? Redukują tą dyskomfort bólu stawów, jak najbardziej. Jeżeli masz bolesne stawy, zwiększ sobie dawkę korkeru, tych kwasów omega, ale wszystkich, od 1 do 11, nie jednego tylko kwasów omega, tylko cały komplet, prawda? Poprawa stanu płynu tej mazi stawowej, żeby te stawy nam po prostu tutaj pracowały jak po masełku, prawda? Nie chcemy, żeby gdzieś tutaj później te nasze kości ulegały właśnie takim uszkodzeniom, bo jak kucasz i ci tam skrzypi, to w tym momencie te kości się ocierają o siebie i one po prostu się niszczą, tak? Więc jak najwięcej kwasów omega w tym momencie, tak? Zdrowy wygląd skóry, stosując codziennie korker, nasza skóra również potrzebuje kwasu omega, tak? Poprawiamy elastyczność skóry, młody wygląd, nawodnienie, jest to jak najbardziej pomaga w stanach zapalnych skóry, jeżeli się gdzieś tam pojawiają, spłycają się zmarszczki i drobne linie, które się gdzieś tam mogą pojawiać, nawilżanie jest tej skóry od środka na zewnątrz, czyli to takie nawilżanie od wewnątrz idzie, prawda? Bardzo, bardzo ważne, chcemy dobrze wyglądać. Oczy, często mówi się, że oczy to zwierciadło duszy, ale oczy, żeby dobrze widziały, długo widziały, całe życie, żeby widziały, prawda, jak najlepiej. Kwasy omega jak najbardziej są tutaj niezwykle, niezwykle pomocne.
wspieramy zdrowie soczewki, rogówki, plamki żółtej, więc nie żałujmy sobie tych kwasów omega, bo chcemy jak najdłużej dobrze się czuć, widzieć, prawda, żeby mózg dobrze pracował. Wsparcie zdrowia soczewki jest niesamowite, tak? Podniesienie skupienia, jasności, ostrości widzenia, ochrona generalnie całego oka. Wyobraź sobie, że zamknij oczy i wyobraź sobie, że nagle nic nie widzisz, prawda? Co się dzieje? Źle się z tym czujemy i komfort życia totalnie leci w dół, totalnie leci w dół. Zobacz, jak to wygląda na rynku na zewnątrz, tak? Tak jak Ci mówiłam, są kwasy omega 3, 6, 9 po 3, tutaj mamy kwasy omega forte 4, to już jest naprawdę mistrzostwo świata. Tak? I to są całe, to są kwasy omega, tutaj są cztery, prawda, rodzaje kwasów omega, ale nie wiemy, czy one są syntetyczne, czy naturalne, skąd jest źródło pochodzenia, w jaki sposób są pozyskiwane i to są ceny, jakie są ceny, prawda, na rynku, mniej więcej, prawda. I teraz zobacz, jak nasze kwasy omega, w jakich cenach się kształtują. Jeżeli kupisz dwa kwasy omega, można kupić po dwa, można kupić cztery, można kupić w takim zestawie. Jeżeli kupisz dwa, to jest 61 euro, prawda? 61 euro na pół to jest 30, bo to jest za dwa, to jest 30 euro, czy raczej 420 zł za jedno opakowanie, tak średnio liczę, 4 zł za, chociaż może 120, 130, może bo euro chyba jest powyżej 4 zł, 130, 140 zł niech nawet będzie, ale masz tutaj 8 kwasów omega, nie 2, nie 4, a 8 kwasów omega, które są w takich proporcjach, jak Twoje ciało potrzebuje. I to jest niezwykle ważne. Prawda? Jeżeli kupisz od razu cztery, no bo wiadomo, że te kwasy omega potrzebujemy non stop używać, jak jesteśmy po 50, a to podwójne porcje, a przed 50 to oczywiście musimy je uzupełniać, ponieważ w żywności tego nie ma, no śladowej ilości, naprawdę śladowej ilości. Lepiej łykać kwasy z wiadomego pochodzenia i komplet tych kwasów, niż kupować sobie gdzieś tam pojedyncze, trójkę tu, trzy i sześć tu, gdzieś tam jeszcze coś tam i wtedy podraża się koszt, prawda? Także tutaj, jeżeli z kolei kupisz sobie cztery na raz opakowania, to masz na 4 miesiące, jeżeli łykasz 3 dziennie z każdym posiłkiem, to masz 110 na 4, podziel sobie, to jeszcze taniej wychodzi, prawda? Jeżeli kupujemy w takim komplecie z wszystkich suplementów, które tutaj mamy dostępne w Zena, to jeszcze taniej wyjdzie, jeszcze taniej to wychodzi. Można to sobie wszystko przeliczyć. Tutaj już jest, mamy ładnie przeliczone na złotówki, więc przy dwóch to jest 142 za opakowanie, 8 kwasów omega. 8. Nie 2, nie 4, 8. 8. Jeżeli 4 na raz kupimy, to jest 125 zł za opakowanie nas wychodzi. Jeżeli kupimy w takim całym komplecie, to każdy jeden produkt wyjdzie nam tylko 93 zł za opakowanie. Prawda? Czyli naprawdę bardzo, bardzo korzystnie. Tak jak mówiłam, to wszystko, te wszystkie kwasy omega pochodzą właśnie z tych roślin, które tutaj widzisz i z tego dzikiego dorsza arktycznego. No i te uprawy oczywiście są, te uprawy są ekologiczne, naturalne, takie bez no ekologiczne uprawy po prostu, albo z dzikich upraw, prawda? No dorsz też jest z dzikiego dorsza. I na co to wpływa, tak w skrócie już podsumowując, zdrowe serce, komórki lepiej pracują, ta błona komórkowa, którą Ci wyjaśniałam, stawy zaczynają normalnie pracować, kości się nie niszczą, mózg lepiej pracuje, prawda? Włosy, skóra się poprawiają, oczywiście trawienie. Więc korzyści masz dla całego ciała. Kwasy omega, wielonienasycone, niezbędne kwasy tłuszczowe omega generalnie są, no, pomagają Twojemu całemu ciału zupełnie lepiej pracować. O wiele lepiej. I to wszystko mamy właśnie
tutaj w naszej ofercie. Zachęcam Cię, korzystaj z tego, bo odniesiesz takie same korzyści, jakie ja odniosłam. Tak? Kości przestały skrzypieć i mobilność stawów nieznacznie, znacznie się poprawiła. Ja używam oczywiście podwójne dawki, czyli, bo już jestem grubo po 50, właściwie jestem po 60 i dwie podwarzelki łykam z każdym posiłkiem. I tyle miałam Ci dzisiaj do przekazania, jeżeli chodzi o kwas omega. W każdy czwartek omawiamy jeden z czterech produktów, które tutaj mamy dostępne w Zenoa. Dzisiaj to były kwas omega, dzisiaj również, jeszcze dzisiaj w nocy, albo najpóźniej jutro rano otworzysz swoją skrzynkę mailową, otrzymasz nagranie tego webinaru, ale również otrzymasz linki do wykładów naukowców, gdzie będziesz mógł czy mogła sobie rozszerzyć tę wiedzę. Koniecznie kliknij, tam będą wykłady doktora Fapalu, doktor Zuzanny Jeziorskiej z Łodzi. Doktora Fapalu jest szefem działu naukowego amerykańsko-japońskiego tutaj w firmie Zenoa, jest naukowcem światowej klasy. Na wykładach w uniwersytetach amerykańskich wykłada, ma program w telewizji swój również amerykańskiej, jeździ z gościnnymi wykładami, mnóstwo badań prowadzi również klinicznych. Także to wszystko dostaniesz w mailu. I cóż, dzisiaj o 21:00 zapraszam Cię oczywiście jak najbardziej na nasze spotkanie na Zoomie. Będą dzisiaj bardzo, bardzo ciekawe tematy, jeżeli czytałeś czy czytałaś, o już tu wklejam link do naszego spotkania na Zoomie. Dzisiaj będą bardzo ciekawe tematy. Dzisiaj mamy tematy, no takie już Ci mówię dokładnie, o czym będziemy dzisiaj mówili. Otóż będzie dzisiaj mowa, już tutaj patrzę, żebym Ci każdy wyraz dokładnie przeczytała. Otóż będzie dzisiaj mowa o radzeniu sobie z frustracją i wywoływanie pozytywnego nastawienia. Tak? Dzisiaj życie tak pędzi do przodu, mamy tyle stresu, że warto mieć panowanie nad tą frustracją i nad naszym nastawieniem. I o tym wszystkim dzisiaj powiem Waldemar Uberna. Waldemar Uberna, który ma naprawdę ogromne doświadczenia nie tylko we współpracy z Zenoa, ale również w pracy ze swoim organizmem, czyli w nastawianiu pozytywnym i no, w takich dobrych relacjach z innymi ludźmi. Ja natomiast później opowiem o promowaniu spotkań, chociażby takich jak dzisiaj, tutaj na naszym webinarze, więc zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie. I to będzie o 21:00 na tym adresie, który tutaj Ci podałam. No i cóż, ten adres będzie, pokój będzie otwarty 2 minuty przed 21:00. Zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję Ci za udział w dzisiejszym naszym spotkaniu. Dziękuję Ci, Felix. Bardzo dziękuję, że byłeś. Dziękuję Filipie, dziękuję Henryku. Cześć Jadziu, bardzo dziękuję. Dziękuję Jerzy, dziękuję Mirka. Dziękuję Staszku, dziękuję Teresko. Dziękuję Bartku. Cześć i do zobaczenia o 21:00.